Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie, tym razem we wtorkowy poranek, w kolejnym już odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Jeżeli słuchacie mnie po raz pierwszy, to przypomnę tylko, że mój podcast poświęcony jest tematyce podróżniczo-lifestyle'owej, ale oprócz tego poruszam tematy z branży lotniczej, ponieważ przez kilka lat pracowałam w zawodzie stewardessy. Oprócz odcinków solowych, w moim programie od czasu do czasu pojawiają się także inspirujące wywiady z inspirującymi osobami, które pracują również w branży lotniczej, których pasją są podróże i którzy chcą dzielić się swoimi opowieściami z szerszym gronem odbiorców. I właśnie dzisiaj do najnowszego odcinka zaprosiłam wyjątkowego gościa, a będzie nim Olcha Bosowa, która już od kilku lat pracuje na stanowisku personelu pokładowego u naszego narodowego przewoźnika. Razem z Olchą postaramy się obalić lub też potwierdzić najbardziej popularne stereotypy, które krążą na temat stewardess, na przykład, że każda stewardessa spotyka się z pilotem, że wszystkie stewardessy powinny być piękne i młode. Ponadto zapytam też Olchy, co myśli na temat tego, że stewardessy bardzo często nazywane są podniebnymi kelnerkami i czy faktycznie ich głównym obowiązkiem jest serwowanie posiłków i napojów na pokładzie samolotu. Ale oprócz tego pogadamy też o tym, czy w ogóle istnieje jakaś górna granica wieku dla stewardess i jaki jest najlepszy czas, kiedy taką przygodę w chmurach rozpocząć. Ale także Olcha opowie nam o swojej miesięcznej wyprawie z plecakiem do Indii i zdradzi, czym urzekł ją ten kraj, który jednak większość z nas kojarzy z chaosem, z brudem, z brakiem bezpieczeństwa. Z naszej rozmowy dowiecie się także, jakimi pasażerami są Polacy i jak zachowują się na pokładzie samolotu. Olcha opowie nam także, czego nauczyła ją praca stewardessy, jakie ważne życiowe lekcje wyciągnęła pracując właśnie w lotnictwie. Pogadamy także o jetlagu oraz o innych trudnych aspektach pracy na stanowisku stewardessy. Zatem jeżeli macie ochotę na wycieczkę za kulisy świata lotniczego, to zapraszam Was serdecznie do wysłuchania mojej dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, że dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Cześć Olia. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjść do mojego podcastu, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ależ dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy o tematyce lotniczej, porozmawiamy, jak to jest pracować w chmurach, ale też obalimy, czy też potwierdzimy stereotypy dotyczące stewardess, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym zacząć od tego, jak to się stało, że zostałaś stewardessą. Czy było to Twoje marzenie od dziecka, czy zostałaś stewardessą zupełnie przypadkiem? Powiedz, jak to się stało, że stałaś się częścią tego świata lotniczego? No, w moim wypadku to nie była ani jakaś pasja, ani marzenie z dzieciństwa. Stałam się stewardessą, bo potrzebowałam pracy i to bardzo pilnie. Miałam koleżankę, która pracowała akurat w narodowym przewoźniku i powiedziała, że przychodź do nas, tu jest fajnie. No i złożyłam swoje CV i jakoś się dostałam. Byłam bardzo zaskoczona rekrutacją, jak bardzo ta rekrutacja jest nietypowa. Spodziewałam się zdecydowanie czegoś takiego jak na przykład do jakichś prac biurowych, a tutaj okazuje się, że zadania, jakieś testy psychologiczne i tak dalej, no byłam bardzo zdziwiona. Ale jakoś mnie wzięli. Okej, czyli mówisz, że było to tak jakby z przypadku. I powiedz mi, jak już zaczęłaś latać, to jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Byłaś zadowolona, że tak się życie potoczyło, czy zadałaś sobie pytanie, kurde, to jednak chyba nie dla mnie? Na początku byłam bardzo tym wszystkim zainteresowana, zafascynowana. To było dla mnie trudne, ponieważ wszystko było zupełnie nowe i jako, że nigdy nie myślałam o lotnictwie,
uczestniczyłam w lataniu tylko jako pasażer wcześniej, więc nie miałam pojęcia, czym jest lermer, jakie mogą być w ogóle sprzęty awaryjne, jak trudne jest szkolenie, żeby zostać cabin crew, że jeździ się na symulator i tak dalej. Dla mnie naprawdę to było ogromne wyzwanie i jestem z siebie dumna, szczerze mówiąc, że temu podołałam. No i początek był taki ekscytujący, ale też bardzo męczący, bo ja jestem osobą, która angażuje się w coś na 100%. Jak już podejmuję tą decyzję, to wskakuję, po prostu zanurzam się z głową. Dlatego bardzo poważnie podchodziłam. Zresztą lotnictwo to takie mini wojsko, tak? Wszystko musi być na czas. Mundur musi być w doskonałym stanie, umiejętności wszystkie muszą być tip-top. Tak, nie ma miejsca na pomyłki, prawda? Dokładnie. Liczą się naprawdę sekundy. A powiedz mi, co Twoim zdaniem jest taką największą zaletą pracy w zawodzie stewardesy? Czy powiedziałabyś, że to są te podróże, o których wszyscy tak mówią, że stewardesa to tylko podróżuje? Czy może coś innego? No przede wszystkim w lotnictwie jest bardzo dużo ciekawych osób, które wcześniej miały inne zawody albo mają różne pasje i gdzieś tam spotykają się na tych pokładach samolotów, więc ciekawe jest poznawanie tych wszystkich ludzi. Zresztą ta cała nasza ekipa jest tak duża, że ciągle poznajesz nowych ludzi i tak naprawdę nawet po 5 latach pracy w tej samej firmie bardzo często mi się zdarzają loty, gdzie nie znam większości załogantów. A czy pamiętasz jakieś właśnie takie bardzo interesujące osoby, które z jakiegoś powodu utkwiły Ci w pamięci, które właśnie poznałaś na pokładzie samolotu, które mają jakieś ciekawe historie gdzieś tam do opowiedzenia? Wiesz co, na 100% tak. Na 100% znam takie osoby i większość tych osób naprawdę uwielbiam i najchętniej latałabym z nimi non-stop, no ale wiadomo jak jest. My nie latamy w stałych składach, więc cały czas się rotujemy i spotkanie po raz drugi tej osoby na pokładzie jest dość trudne. Aczkolwiek oczywiście nawet powiem Ci, że tu nie chodzi o takie ciekawe historie związane z tymi ludźmi, tylko bardziej o ich osobowość. Czasami jest tak, że ta osobowość tak kliknie, jest ta chemia i najchętniej to byśmy latali razem, ale na przykład mam koleżankę, z którą leciałam tylko jeden raz, ale przyjaźnimy się już od kilku lat. O, super. A powiedz mi, bo na przykład jak ja byłam stewardessą, to wiem ja właśnie, jak to jest ciężko, jak już się kogoś pozna, jak się z kimś kliknie, to jednak grafiki są takie napięte, że ciężko jest potem utrzymać kontakt. Powiedz, jak to jest u Was? Czy jak sobie postanowicie, że się spotkacie, to spotykacie się, czy jednak ta przyjaźń się gdzieś kończy, zanim się w ogóle zaczyna? No niestety życie prywatne jest całkowicie podporządkowane pracy. To jest taki zawód, gdzie trzeba sobie to uświadamiać. Ja na przykład idąc do tej pracy nie miałam bladego pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale już teraz wiem i bardzo często ludzie mnie pytają, jak to jest pracować i bardzo bym chciała. No to zawsze mówię, że należy przygotować się do tego, że ta praca to będzie Twoim takim kochankiem, nie wiem, miłością życia i cała reszta odejdzie na drugi plan. Tak, no niestety takie uroki lotnictwa, że trzeba się oddać po prostu w zupełności, a życie osobiste, prywatne schodzi na drugi plan. Ale żeby nie było tak negatywnie, to porozmawiajmy trochę o podróżach. Powiedz, czy są takie miejsca, do których bardzo, bardzo lubisz latać, bądź też, czy są jakieś miejsca, z którymi wiązałaś bardzo wysokie nadzieje, a jak już tam pojechałaś, to uświadomiłaś sobie, że kurczę, to chyba jednak nie jest to, jak sobie to wszystko wyobrażałam. Opowiedz trochę. No, jak najbardziej. Bardzo lubię latać do Azji. Uwielbiam Singapur, uwielbiam Tokio, Seul. Natomiast marzyłam przez długi czas o Tajlandii i gdy dostałam pobyt w Tajlandii w Bangkoku przez tydzień, to bardzo mocno się rozczarowałam Bangkokiem. Jakoś nie wiem dlaczego, ale akurat ta atmosfera i to miejsce kompletnie mi nie leżało. Stąd też parę dni spędziłam też na wyspie niedaleko Bangkoku.
co już trochę poprawiło sytuację, natomiast myślę, że akurat Tajlandia nie będzie tym miejscem, do którego będę chętnie wracać, chyba że jakoś zupełnie się coś odmieni i przy następnej podróży powiem, że wow, myliłam się, tak? Ale to pierwsze wrażenie nie było takie super pozytywne. A co Ci się nie podobało w tej Tajlandii? Co Cię tak negatywnie zaskoczyło? Wiązałaś z czymś takie duże nadzieje, a jednak no, nie było tak fajnie, jak Ci się wydawało. Przede wszystkim bardzo negatywnie zaskoczyło mnie zaśmiecenie plastikiem. Ja byłam pod wrażeniem tego, że woda jest przepiękna, lazurowa, brzeg, piasek, wszystko jest wspaniałe i obserwujesz sobie pięknie pływające wokół Ciebie rybki, a między nimi pływa folijka. Akurat, szczerze powiedziawszy, jakoś dla mnie to było obrzydliwe. Brzydziłam się tego, że dotknę jakiegoś plastiku w wodzie. Już pal licho, że tam są jakieś rybki, czy jakieś, nie wiem, meduzy, czy cokolwiek, ale ten plastik mi tak obrzydzał cały ten pobyt, no i był on wszędzie. Również był na brzegach, na drogach, na ulicach, no po prostu bardzo dużo tych śmieci. A na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o masaże, wszelkiego rodzaju takie uciechy, rozrywki, to też to Cię zawiodło, czy jednak... Czy jesteś w ogóle fanką azjatyckiego jedzenia, wiesz, street food, próbowania jakichś pieczonych robaków i takich rzeczy, czy to w ogóle nie Twoja bajka? Tak, ja uwielbiam street foody, uwielbiam azjatyckie jedzenie, szczególnie w Indiach, na Sri Lance, no kocham. W Tajlandii też jest fajnie, natomiast po jakimś czasie odniosłam też wrażenie, może właśnie to jedzenie też dołożyło się do tego, tych doświadczeń. Odniosłam wrażenie, że to wszystko jest tak mocno doprawione różnymi przyprawami, które się nie zjada, tylko zostawia się na dnie miski. Miałam wrażenie, że wręcz jakby to jedzenie było perfumowane. Chociaż wiem, że to jest absurd, tak? Że to rzeczywiście ta trawa cytrynowa, ten gałązki z pieprzem i tak dalej. No ale jakoś... Nie podpasowały Ci. Nie do końca. Przez jakiś czas super, ale na dłuższą metę no nie bardzo. Gdzie na przykład hinduskie jedzenie mogłabym jeść non-stop. To tak. Co jest Twojego ulubionego w tej kuchni? Powiedz. W kuchni indyjskiej? Tak. No prawie wszystko, co nie zawiera nerkowców, ponieważ dania z nerkowcami są bardzo słodkie, a ja wolę wytrawne. No i wszystkie te masale, to, że to jest takie wilgotne, mokre i pełne smaku. A do tego, czy jest tam mięso, czy nie ma, wcale mi nie robi jakiejś różnicy. To jak już jesteśmy właśnie przy kuchni tej indyjskiej, to powiedz, jaki masz stosunek w takim razie do Indii? Czy kiedykolwiek byłaś? Bo generalnie ludzie, którzy tam jadą, to przeraża ich właśnie brud, przeraża ich wszechobecny, mówiąc delikatnie, brzydki zapach. Jak Ty się tam odnalazłaś? Czy też Ci to kompletnie nie podpasowało, czy jednak poczułaś, że kurczę, fajnie jest? No i tu właśnie zabrzmię jak totalny hipokryta, dlatego że indyjski brud mi w ogóle nie przeszkadza. Akurat w Indiach przeżyłam przygodę swojego życia. Najwspanialszą podróż, w jakiej kiedykolwiek byłam. Byłam w Indiach przez miesiąc z ogromnym plecakiem i zwiedzałam ten kraj wzdłuż i wszerz, aż po wyspy andamańskie pod Birmą. Więc kawałek tego kraju widziałam, aczkolwiek jak jechałam do Indii, to myślałam, że o, miesiąc czasu, Boże, co ja będę tam robić. Okazuje się, że to jest bardzo mało czasu w Indiach, gdyż jest to kraj przebogaty kulturowo i przeróżnorodny. Bardzo polecam, jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. A czy jest aczkolwiek to... tłok, hałas, brud oczywiście też siłą rzeczy, no bo jest bardzo dużo ludzi. Powiedz mi, bo jesteś no, białą kobietą, jesteś blondynką, czy czułaś się niekomfortowo będąc w Indiach, bo jednak no, różne rzeczy się słyszy. Czy nie wiem, te wszystkie tłumy dały Ci odczuć, że jesteś tam może niemile widziana, ale po prostu inna, czy przykuwałaś spojrzenia innych ludzi, czy no, na pewno się nie wtapiałaś w tłum, ale czy było to dla Ciebie niekomfortowym doświadczeniem? Na pewno zwracałam na siebie uwagę
jako turystka i to jest jak najbardziej zrozumiałe, dlatego że odwiedzałam też miejsca typowe dla turystów. No więc wiadomo, że ludzie, którzy żyją z turystyki, też zastanawiają się, o czy może akurat ta dziewczyna tu do nas podejdzie, może coś kupi, może nie kupi. Handlowanie się to było dla mnie straszne doświadczenie, nie jestem w tym dobra. Natomiast nie czułam się nigdy w żadnym zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Nigdy nikt nie był jakoś bardzo natarczywy. Czyli polecasz, tak? Tak. Podróże do Indii. A powiedz mi, jak właśnie tak podróżujesz sobie po świecie do tych swoich ulubionych miejsc, to czy przywozisz jakieś pamiątki? Czy jesteś z tego teamu, który kolekcjonuje magnesy na lodówkę? Czy jednak wolisz jakieś fajne doświadczenia, jakieś fajne wspomnienia? Czy nie wiem, niektórzy kolekcjonują kubki do kawy? Powiedz, co ty przywozisz ze swoich podróży? Staram się przywozić jak najmniej. I moje pamiątki są takie mocno przemyślane. Broniłam się bardzo długo przed kolekcjonowaniem magnesów. Natomiast no niestety wpadłam w tę pułapkę. To powiedz, ile twoja kolekcja liczy sztuk? Czy już przestałaś liczyć? Wiesz co, nie liczę tych magnesów, nie. Patrzę tylko, czy jeszcze jest miejsce na lodówce. Aczkolwiek staram się nie przywozić na przykład po 2-3 magnesy z tego samego miejsca. Jeden wystarczy. Również bardzo lubię rzeczy, które są zrobione, rękodzieło, które jest zrobione przez lokalsów. Aczkolwiek również nie chcę sobie zagracać półek zbieraczami kurzu. Czyli muszą to być rzeczy jakkolwiek przydatne, albo najlepiej, żeby to był właśnie magnes ręcznie zrobiony. I to mi się zdarzyło parę razy zdobyć takie magnesy. O, a gdzie? Te lubię najbardziej. W Astanie, w Mombasie, na Sri Lance, myślę, że jeszcze w kilku innych miejscach. To tak, powiedziałyśmy już o podróżach, że to jedna z największych zalet pracy stewardessy, ale tak jak wiemy, jest to ciężka praca fizyczna, wyczerpująca, więc poruszmy tę drugą stronę medalu. Powiedz, jakie są największe wady pracy w zawodzie stewardessy? Myślę, że największe wady to są takie rzeczy, na przykład jetlag, do którego nie da się przyzwyczaić. Nie możemy przyzwyczaić organizmu do spania na zawołanie, do spania w różnych strefach czasowych. I po dłuższych takich okresach intensywnej pracy, zmieniania stref czasowych, zdarza się, że w ogóle nie śpimy w żadnej strefie czasowej. Tak. Po prostu ani tu nie pasuje, ani tu nie pasuje, więc trzeba pamiętać, żeby jakoś dać sobie czas i się zregenerować. I znowuż tutaj nam ucierpi na tym życie prywatne, bo nie pójdziemy na imprezę, nie pójdziemy na te urodziny, bo po prostu będziemy spać. Czego nikt też nie jest w stanie zrozumieć z naszych znajomych. Również nieregularne jedzenie, no bo jak tu była noc, polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, tam jest dzień, będziemy jeść, ale tak naprawdę w polskiej nocy na przykład, tak? Zmiana ciśnienia, która następuje przy startach, przy lądowaniach. Ja na przykład odczuwam je coraz bardziej. Myślałam, że będzie odwrotnie, że będę bardziej się przyzwyczajać i już nie będzie mi to tak jakoś nie będzie odczuwane. Tak. Natomiast okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Teraz czuję dużo bardziej zakręty, czyli przechylanie się podłogi pod nogami lub zniżanie albo podchodzenie do góry. Co tu jeszcze można dodać do tego wszystkiego? No, trzeba też powiedzieć sobie szczerze, to jest fizyczna, ciężka praca. Tak, dźwiganie, podnoszenie, ciągnięcie wózków, pchanie wózków, więc te to nie jest wózki tylko są uśmiech. Dokładnie, wózki są naprawdę ciężkie. Na przykład taki pełny, załadowany wózek nie może ciągnąć jedna osoba, musi być dwoje. Także myślę, że z tego też sobie często nie zdajemy sprawy, z czym te stewardesy się biedne zmagają. Tak, ja pamiętam właśnie, że niektóre dziewczyny w mojej firmie, w której ja latałam, po pierwszym locie już rezygnowały z pracy, no bo jednak się okazywało, że te ich wyobrażenia mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, no bo trzeba sobie radzić na pokładzie z różnymi rzeczami, prawda? Dokładnie. I choroby lokomocyjne i inne tego typu historie pasażerów, no... No dokładnie. Nie jest to praca glamour, prawda? Wracając też do tego spania czy jedzenia, my tak naprawdę te fizjologiczne takie potrzeby ogarniamy w czasie, kiedy mamy na to czas. My musimy spać wtedy, kiedy jest czas, nie dlatego, że chce mi się spać, albo nie dlatego, że chce mi się jeść czy pić, to teraz się napiję, tylko teraz jest czas na to, żeby zjeść, napić się albo przespać się,
bo za chwilę nie będzie takiej możliwości. Tak, dokładnie, więc to nie jest taka prosta sprawa z organizacją tego wszystkiego. A powiedz mi, jak Ty sobie radzisz z tym wszystkim? Z tym, czy masz jakieś sposoby na jetlag? Tak jak wszyscy, czasem lepiej, czasem gorzej. No po prostu, czasami mnie dopada ten jetlag, gdzie na przykład zmieniam, szczególnie jak się zmienia strefy czasowe, tak? Po locie do Tokio, masz lot do Nowego Jorku i już po prostu okazuje się, że nie śpisz. Natomiast, no wiesz, no to trzeba zdawać sobie, liczyć się z tym, tak? Ja uważam, że należy brać to po prostu na klatę. Oczywiście, że tak. Jak już się podpisaliśmy, zgodziliśmy się na to, no to już musimy z tym lecieć. Tak, a zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że podróże, zwiedzanie świata rekompensują to zmęczenie? Czy jest to jakaś nagroda w pewnym sensie? Jest to ogromna nagroda. Dla mnie to jest przeogromna nagroda, naprawdę. Po prostu oksytocyna mi tutaj tak daje po głowie, kiedy jestem w nowym miejscu, szczególnie jak mogę pojechać na przykład na jakimś dłuższym wyjeździe do Los Angeles, mogę zobaczyć Dolinę Śmierci albo inne jakieś miejsca, no jak najbardziej. I wtedy myślę sobie, ach, trudno. Warto było nie spać. Wyśpię się na emeryturze. A wracając właśnie jeszcze do zawodu stewardesy, bo w zasadzie po to się tutaj spotkałyśmy, to powiedz mi, czy myślisz, że jest to praca na całe życie, czy jednak traktuje się to bardziej jako przygodę, jako tymczasowe zajęcie, czy jednak zdarzają się osoby, które idą do lotnictwa i już w tym lotnictwie zostają do przysłowiowej emerytury. Jak to jest? No jest bardzo dużo osób, które pracują do emerytury w tym zawodzie. Jest dużo osób, które zrezygnowało i wróciło, bo stwierdziły, że jednak ten świat poza lotnictwem nie jest aż tak fajny, jak im się wydawało, że będzie. To jest naturalne, że wszyscy przechodzimy przez takie kryzysy i zmęczenie, że wydaje nam się, że może warto coś zmienić, a potem się okazuje, że ta zmiana nie była aż tak dobra. Natomiast to jest zupełnie indywidualna sprawa. Każdy widzi dla siebie inną przyszłość i myślę, że warto mieć ten umysł otwarty. A myślisz, że jest jakaś górna granica wieku? No emerytura. Emerytura. Tak. A na przykład jeżeli ktoś chce zostać stewardessą, ale przypuśćmy ma, nie wiem, około 40-50 lat, to myślisz, że powinien sobie jeszcze zawracać tym głowę, czy całkowicie odpuścić, że jednak jak chce się zacząć w tej branży, to jednak 20-20 kilka lat to jest najlepszy czas? Czy jednak nie warto rezygnować z tych marzeń nigdy? Ja osobiście uważam, że najlepszy czas, żeby być stewardessą, jest po maturze. Myślę, że to jest w ogóle super czas dla młodej osoby, żeby dowiedzieć się, nauczyć się w ogóle pracy zespołowej. No, dużo, dużo daje ten zawód jednak. Nauczyć się asertywności, zobaczyć świat, odłożyć jakieś pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś ma 40 lat, jak najbardziej powinien próbować, szczególnie w liniach europejskich, gdzie już inaczej zupełnie podchodzi się do tego zawodu. To nie jest zawód pięknych, młodych kobiet, tylko po prostu on jest dostępny dla wszystkich. Trzeba jednak tylko pamiętać, że na początku trzeba przejść badania lekarskie, które są bardzo, bardzo zaawansowane. Tak, i mogą nas wyeliminować. Dokładnie. Z tego zawodu. I właśnie, dlaczego Cię o to zapytałam? Bo właśnie już przechodząc do naszego właściwego tematu, którym są stereotypy na temat stewardess, to jednak w społeczeństwie krąży taka opinia, że stewardessy właśnie są piękne, młode, szczupłe, zawsze zadbane, a jednak właśnie tak jak powiedziałaś, w niektórych liniach europejskich, no widzi się takie panie właśnie koło 50, które może do najszczuplejszych, prawda, nie należą. Jak myślisz, skąd się bierze ten stereotyp, że stewardessa powinna być zawsze piękna, młoda, szczuplutka, zawsze uśmiechnięta? No myślę, że to jest takie przestarzałe trochę myślenie o tym zawodzie. Tak naprawdę, jeżeli pomyślimy, kim jest stewardessa i co ona ma zrobić, to jest osoba, która w sytuacji zagrożenia ma uratować nasze życie. I teraz każdy sam sobie niech odpowie na pytanie, czy chciałby swoje życie powierzyć osobie, która ma 50 lat, która przelatała już ileś lat, 20-30 lat na pokładzie i zna wszystko, wszystkie procedury od A do Z,
czy może chcę powierzyć swoje życie 19-letniej osobie, no, która dopiero jakby zaczyna swoją przygodę zawodową. A powiedz mi, czy masz w swoim gronie koleżanek, znajomych, właśnie jakieś takie stewardessy, które zaczęły mając 20 lat, na przykład teraz zbliżają się już do emerytury i jeszcze w tym zawodzie? Jak najbardziej. Bardzo dużo znam takich osób, które latają do emerytury, a najchętniej to latałyby do końca życia chyba, dlatego że tak kochają ten zawód. I też znam osoby, które latają do emerytury i to był ich pierwszy i jedyny zawód. Więc naprawdę szapoba, że takie wytrwanie i taka determinacja. A myślisz, że dlaczego tak długo zdecydowały się w tym zawodzie pozostać? Tak, mamy tutaj pieska na podłodze, więc jakiekolwiek tutaj odgłosy to nasz kochany piesek. Też ma coś, bo też mój ma gość przyszedł tak tutaj z pieskiem. O co pytałam? A dlaczego te osoby zdecydowały się tak długo zostać w tej branży? Co ta branża w sobie ma takiego magicznego? Czym przyciąga, że jednak bardzo, bardzo ciężko z tego życia zrezygnować? Ja to widzę w ten sposób, że ten chyba bycie w ciągłym ruchu. Jesteśmy w jednym miesiącu w Stanach, w Azji, w Krakowie. Mamy dni wolne, kiedy wszyscy pracują, aczkolwiek kosztem tego, że mamy zajęte sobotę, niedzielę, święta, świątek, piątek, tak? Ten nieregularny tryb i to, że właśnie ten świat jest tak bardzo na wyciągnięciu ręki. Naprawdę mamy takie przyzwyczajenia, które są dziwne dla wielu osób. Na przykład, nie opowiedz wiem... Opowiedz trochę, zdradź jakieś tajemnice. Muszę lecieć do Seulu, bo krem do twarzy mi się kończy. Tak, znam to. Ja miałam tak na przykład, że jak kończyły mi się już zapasy jedzenia, to zawsze właśnie prosiłam o loty do Niemiec, żeby iść po zakupy spożywcze, żeby iść do Rossmana, więc... Dokładnie. To, tak jak mówisz, to są takie w cudzysłowie problemy, których no, normalni ludzie pracujący na ziemi nie zrozumieją. Dokładnie, tak. Kiedyś mnie to bardzo dziwiło, jak słyszałam takie teksty, ale no już teraz przyszłam do porządku dziennego. Jak ktoś mi mówi, że muszę koniecznie iść do sklepu, bo moje dziecko jada tylko takie płatki śniadaniowe, okej, ja to rozumiem, ja to szanuję, proszę bardzo, jesteśmy akurat w Ameryce, należy korzystać. Dokładnie. A czy poczułaś się kiedyś niekomfortowo, na przykład mówiąc, o, skończyły mi się kremy, maseczki, muszę jechać do Seulu, żeby zrobić zapasy? I czy nie odczułaś od kogokolwiek z Twojego otoczenia, o Boże, ale ona się przechwala. Wiesz, takiego niezrozumienia, że odbiło jej. Co ona w ogóle opowiada? Do Seulu po maseczki? Nie może sobie iść do Rossmana? Czy nie spotykasz się z takimi komentarzami? Wiesz co, nie wiem, być może parę osób sobie mogło tak pomyśleć, ale nigdy mi tego nie powiedziało. Aczkolwiek, no rzeczywiście spotykam się z różnymi opiniami, które są bardzo dalekie od rzeczywistości. No bo jednak branża lotnicza jest specyficzna i jak ktoś nigdy nie był jej częścią, no to ciężko będzie mu niektóre schematy myślowe zrozumieć. A powiedz mi jeszcze, właśnie odnosząc się już do kolejnego stereotypu na temat stewardess, stewardessa często nazywana jest podniebną kelnerką, czasami też sprzątaczką. Jak myślisz, dlaczego? Czy taka jest najważniejsza rola stewardessy, że ona naprawdę tylko i wyłącznie serwuje jedzenie i nic więcej, czy może jednak ta rola nie ogranicza się tylko do podawania jedzenia, tylko jest czymś więcej? Oczywiście to jest bardzo złożona praca i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że stewardessy to jest taka grupa zawodowa, która przechodzi bardzo poważne szkolenia do szybkich reakcji w sytuacjach kryzysowych. I takich zawodów jest tak naprawdę niewiele. To stewardessy będą podejmować decyzje na wypadek pożaru czy zawału serca pasażera, które będą zajmowały sekundy. I te sekundy zaważą w ogóle na jakby rozwinięciu całej sytuacji i co się stanie dalej. Aczkolwiek oczywiście, że codziennie jak idę do pracy, to przypominając sobie te wszystkie procedury, myślę na końcu, ale oby nie dziś. Oby nie dziś, tak. Dziś mogę być kelnerką. Tak. Z wielką przyjemnością. Tak, no nikt nie chce, prawda, przeżywać tych sytuacji awaryjnych, mimo że stewardessy są przeszkolone, no to jednak nikt nie chce, żeby to zdarzyło się akurat jemu. A powiedz mi, czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że stewardessa to pielęgniarka, lekarz, policjant, strażak w jednym?
Tak, jak najbardziej. I jeszcze niańka i psycholog, jak najbardziej. No cóż, ja też słyszałam takie stereotypy, że jak możesz być zmęczona? Czym możesz być zmęczona? Naprawdę? Przecież stewardesy tylko się uśmiechają, pięknie wyglądają. No to właśnie zdradza to, że ludzie tak naprawdę nic nie wiedzą, prawda, od drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Dokładnie. A powiedz mi, czy ty kiedyś osobiście usłyszałaś na przykład od pasażera, że jesteś tylko kelnerką, że tylko pracujesz w samolocie, czy raczej takie komentarze się nie zdarzają? Zdarzyło mi się słyszeć coś takiego od pasażerki na temat mojej koleżanki. Wyprowadziłam z błędu tę panią, ale w sposób oczywiście kulturalny i taki no, spokojny. Oczywiście nie wszyscy muszą się zastanawiać nad tym, kim jest tak naprawdę stewardesa. Ludzie bardzo często podróżują. Teraz to lotnictwo stało się tak bardzo dostępne, że traktujemy trochę jak wsiąść do pociągu czy do autobusu. Wsiadamy, lecimy i nie zastanawiamy się nad tym, kogo my tam spotkamy po drodze. Liczymy na to, że wszystko będzie zadbane i wszystko będzie okej. I że dolecimy cali i zdrowi, prawda? Dokładnie. Z punktu A do punktu B. A czy nie wydaje Ci się, że czasami ludzie myślą, że samolot to jest restauracja, że nie traktują tego jak środek transportu, tylko wsiadają do samolotu i jedyne o czym marzą to czego się napije i co zjem? No cóż, pewnie bywa i tak. Natomiast, kurczę, już nie umiem odpowiedzieć. No okej, jasne, jasne. To w takim bądź razie powiedz mi, przejdźmy do takiego tematu, może trochę ploteczek, bo wszyscy wiem, że lubią słuchać takich rzeczy. Jak to jest? Czy to prawda, że każda stewardessa spotyka się z pilotem? Jak to wygląda, powiedz mi? Jakie ploteczki u Was w środowisku krążą i czy takie przypadki często się zdarzają? A jeżeli tak, to jak to się zazwyczaj kończy? Czy jest happy end, czy jakaś drama z tego wychodzi? Wiesz co, no jest jak w życiu zwyczajnym, czyli czasami są happy endy, czasami dramaty, natomiast rzeczywiście ta praca jest o tyle specyficzna, że będąc na jakimś dłuższym pobycie, my przestajemy być w tej hierarchii takiej stricte pracowej, ale też lubimy siebie nawzajem, spędzamy ze sobą czas i jakoś jakieś tam relacje się rodzą mniej lub bardziej poważne, tak? Natomiast są oczywiście takie związki. Czy jest ich bardzo dużo? No, może w porównaniu do innych zawodów jest ich więcej. Ciężko mi jest, wiesz, odpowiedzieć. Ja akurat nie mam mężczyzny w środowisku lotniczym, także ciężko mi jest to określić. Czy myślisz, że wszyscy piloci to są podrywacze? Na 100% nie. To dobrze. To już dobrze o nich świadczy. Myślę, że są wśród pilotów podrywacze, ale jest też bardzo duża grupa naprawdę porządnych facetów, którzy mają dzieci, żony bądź narzeczone i tego się trzymają. I jeszcze jedno pytanie właśnie, które chciałam Ci zadać. Jak postrzegasz naszych rodaków jako pasażerów? Czy robią przysłowiową wiochę, czy jednak umieją się zachować? I czym się odróżniają na tle innych europejskich narodowości? I czy może kiedykolwiek było Ci wstyd za naszych rodaków? No, powiem tak. Pasażerowie są przeróżni. Jakby brać tak narodowościowo, no to ja bardzo lubię latać z Japończykami, z Koreańczykami. Z wiadomych względów. To są takie narodowości, które mają bardzo silne poczucie wspólnoty i raczej taka jednostka nie będzie bardzo mocno narzekać ani się skarżyć. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, no szczerze mówiąc, tragedii nie ma. Nie jest to może jakiś najlepszy pasażer świata. Ale wcale nie jest źle. Bywają gorsi. Bywają gorsi. A są jakieś takie charakterystyczne zachowania dla Polaków? Czy jest coś takiego, co robią Polacy, a czego nie robią inne narodowości? Wiesz co, ja też widuję Polaków w takich lotach, w których nie widuję żadnych innych narodowości. Czyli na przykład loty na wakacje, na takie czartery gdzieś do Grecji, do Turcji. No więc wiadomo, że ludzie, którzy lecą na wakacje, zaczynają te wakacje najczęściej w samolocie. Albo w samolocie, albo nawet pakując się jeszcze w domu.
Więc to jest zupełnie inny rodzaj podejścia do całej tej podróży niż powiedzmy pasażerowie, którzy lecą gdzieś do Czech czy do, nie wiem, do Frankfurtu w jakiejś sprawie biznesowej i wiedzą, że za chwilę będą wracać i są już skupieni na tym, co ich tam czeka. Mhm. To pewnie pracują sobie z laptopem, prawda? Załatwiają jakieś tam sprawy. Dokładnie. I jakby nie obchodzi ich to. Dokładnie, już myślami są gdzie indziej. Mhm. Tak samo w sumie też i pasażerowie, którzy lecą na wakacje, myślami już są na plaży i już się dobrze bawią. Tak, dokładnie. Czy zapamiętałaś jakieś takie właśnie ekstremalne, śmieszne sytuacje z udziałem? No to już może nie skupiajmy się na samych Polakach, ale generalnie, czy zdarzyły Ci się jakieś takie historie absurdalne na pokładzie? Jakieś zachowania, pytania? Nie wiem, ja chyba jestem akurat nudnym przypadkiem. Ale to dobrze, chociaż masz spokój w pracy. Tak, każdy lot przynosi jakieś takie małe perełki, ale nigdy nie są to jakieś takie rzeczy, które warto rozpamiętywać przez długi czas. Mhm. A co Cię najbardziej denerwuje w zachowaniu pasażerów? Najbardziej oczywiście, jeżeli ktoś nie chce się dostosować do procedur bezpieczeństwa. Dlatego, że wydaje mi się, że być może ludzie myślą, że to jest moje wydziwianie czy wymyślanie. Na przykład kiedyś zostałam zapytana przez pasażerkę, gdy poprosiłam ją o schowanie laptopa na czas lądowania do kieszeni fotela. No to była bardzo poirytowana tym i spytała, a co takiego może się stać? No chyba nie chciałaby wiedzieć, co takiego się może stać. No i w tym momencie w mojej głowie, z powodu moich szkoleń oczywiście, rozwinęły się tysiące scenariuszy, co mogłoby się stać z laptopem na kolanach, ale rzeczywiście nie warto tego doświadczać. Jeżeli Pani chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, to lepiej, żeby tego laptopa tam włożyła. A powiedz mi, jak zmieniła się praca stewardesy? Czy są jakieś lekcje, które Ci dała? Jak to wpłynęło na Twoje życie, czy też podróżowanie? Czego Cię to nauczyło? Co Ci dało? Co przyniosło? No bo wiadomo, że praca stewardessy nie jest normalną pracą, że podróże też kształcą i co Ty z tego wszystkiego wynosisz na co dzień? Przede wszystkim myślę, że stewardessa uczy się asertywności. To jest coś, co jest bardzo ważnym elementem tej pracy, tego zawodu, żeby trzymać swoje granice i granice tych zasad bezpieczeństwa, a przy tym jednocześnie być i miłym dla pasażera i potrafić jakby sprawić, że czuje się komfortowo, bezpiecznie, no i że ta atmosfera jest fajna. Bardzo ważny jest też element współpracy w załodze, czyli nastawienie, z jakim przychodzimy do tej pracy. To my tak naprawdę budujemy całą atmosferę, w jakiej przebiegnie cały lot. Więc jeżeli przychodzę ja jako takie jedno ogniwo, które ma skiszoną minę i po prostu nie ma w ogóle nastroju i chęci, no to niestety to wpłynie dość negatywnie na całość. Także tutaj siebie odsuwamy troszeczkę na bok i jesteśmy bardzo profesjonalni też. Także to są takie chyba trzy najważniejsze elementy. No i oczywiście dostosowywanie się do tego, że różne kultury, różne narodowości są w tym samolocie, więc musimy się też do tego dostosować, że ludzie postrzegają świat inaczej niż my i my musimy to jakby uszanować. Tak, zgadzam się, bo często mamy tak, że po prostu oceniamy, prawda, te inne kultury przez pryzmat swojej, że niektóre zachowania tych ludzi wydają nam się dziwne, bo nie znamy tego, prawda, z własnego doświadczenia, więc dokładnie. Tak jak mówisz, trzeba być tolerancyjnym, bo bez tego no raczej będzie ciężko, powiedziałabym. A powiedz mi, oprócz asertywności, czego Ci nauczyła ta praca? Jakie jeszcze inne umiejętności Ci dała? Oczywiście, tak jak mówiłaś, tolerancja, asertywność, uśmiech, pozytywne nastawienie, coś jeszcze, czy raczej powiedziałabyś, że to wszystko? Czy może uczysz się czegoś nowego każdego dnia? No, wiesz co, uczę się czegoś nowego każdego dnia pod tym względem, że ciągle jestem z nową grupą ludzi, i te kombinacje zawsze są różne. Nie przechodzę do takiego samego zespołu, w którym byłam wczoraj, przedwczoraj, tylko zawsze muszę się dostosować, znaleźć swoje miejsce,
w nowym otoczeniu, takim czysto ludzkim. Mhm. A powiedziałabyś, że to jest, każdy Twój lot to jest tak jakby rozpoczynanie nowej pracy każdego dnia, bo tak, nigdy nie wiesz, prawda? Jak najbardziej. Ja jeszcze jestem, należę do tej grupy osób, która nie sprawdza sobie, z kim będzie lecieć. Nie sprawdzam załogi, ani nie sprawdzam na przykład instruktora, który będzie prowadził mój lot kontrolny. Zawsze zostawiam to takiemu przypadkowi. Uważam, że należy tak czy siak być najlepiej przygotowanym do pracy, jak to jest możliwe. No więc potem to już nie ma znaczenia, czy to będzie ten instruktor, czy ktoś inny, czy to będzie taka załoga, czy inna. Mhm. Czyli dajesz się po prostu w życiu zaskoczyć. Dokładnie. Tak. A jeszcze takie jedno pytanie, króciutkie na sam koniec. Jeżeli słuchają nas dziewczyny, które marzą o pracy stewardessy, to jaką dałabyś jedną poradę takim dziewczynom? Nie musi być jedna, może być więcej. Myślę, że trzeba wiedzieć, że idąc do pracy stewardessy, wybierając sobie ten zawód, musimy bardzo dokładnie przyjrzeć się na przykład liniom lotniczym, to w jaki sposób będą planować ten tryb pracy. W niektórych będziemy ciągle zaskoczeni. W niektórych będziemy mieli grafik, który mniej więcej będzie się zgadzał, a w innych to będzie podobne do pracy biurowej, czyli wychodzimy i wieczorem wracamy. Lub ewentualnie jakieś przebazowanie w ogóle do innego kraju. No jest bardzo dużo tutaj zmiennych. Naprawdę trzeba się temu przyjrzeć. Nie dać się zaskoczyć też rekrutacją, która jest naprawdę... Tak, myślę, że z tego właśnie dużo osób sobie nie zdaje sprawy, jaki to jest złożony proces, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. No a jeżeli chodzi o samą pracę, no to cóż, jeżeli lubicie bujać w obłokach i nie chcecie rutyny w swoim życiu, to jak najbardziej. I tym oto optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, kochana, jeszcze raz za to, że zdecydowałaś się dzisiaj tutaj do mnie przyjść ze swoim towarzyszem, pieskiem. Dziękuję Ci za przemiłą rozmowę. Mam nadzieję, że spodoba się moim słuchaczom i dowiedzą się czegoś nowego o tym wspaniałym świecie lotnictwa. Ja też bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. I mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa, bo na pewno jest jeszcze wiele tematów, które można przegadać. Oczywiście. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Olią przypadła Wam do gustu i dowiedzieliście się jakichś ciekawostek z branży lotniczej. Widzimy się, a w zasadzie słyszymy się już w przyszłym tygodniu, tradycyjnie w poniedziałek o godzinie 8. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze moich wszystkich odcinków, to zapraszam Was serdecznie na Spotify, na YouTube oraz na spasjoużyciu.pl. Tam w poniedziałek o godzinie 8 rano publikowane są najnowsze odcinki. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłego dnia i słyszymy się już za tydzień. Cześć!